Witam serdecznie, Adam Onyszczuk. Niedziela, 14 maj. Dzisiaj wybrałem się na stadion do Bratkowic. Klasa B, mecz bardzo ważny dla układu tabeli. Bratek Bratkowice grał z KS Baranówka. A na początku przedstawię mojego gościa. Moim rozmówcą jest zawodnik drużyny gospodarzy, Paweł Żmuda. Cześć, Paweł. Dzień dobry, witam. Paweł, wygrywacie 2-0 z drużyną KS Baranówka. Czy jesteście dzisiaj zadowoleni swojej postawy i wyniku? No wiadomo, wynik, 3 punkty zapisane, ale czy zadowoleni ze swojej postawy? No ja na przykład średnio. Mogliśmy dołożyć coś jeszcze więcej w drugiej połowie, bo pierwsza połowa układała się całkowicie po naszej myśli, ale w drugiej połowie no, straciliśmy kontrolę. Dużo takiej szamotaniny, niepotrzebnych wymian, jakichś kopnięć, piłek. Mogliśmy to uspokoić i po prostu sobie grać. Ale myślimy, że no, najważniejsze, że mamy 3 punkty, tak? No właśnie, rozpoczęliście piorunująco, bo nie ukrywam, że jeszcze dobrze się nie ustawiłem, a tu pierwszy strzał i od razu piękna, ładna bramka z dystansu. Pewnie drużyna gości nie wiedziała jeszcze o co chodzi. No i na zakończenie pierwszej połowy też faul w polu karnym, sędzia odwisał rzut karny. No i do przerwy było 2-0 i tak jak powiedziałeś, na początku drugiej połowy to drużyna gości przejęła inicjatywę. Z czego to mogło wynikać? Rozprężenie trochę? No na pewno, brak koncentracji. Myśleliśmy, że już chyba mamy wygrany mecz, bo pierwsza połowa, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no całkowicie układała się po naszej myśli. No a w drugiej połowie zabrakło tego. To jest ta przyczyna. Fajna pogoda, sporo kibiców. No i znów jakiś tam patent macie na tą końcówkę, bo w końcówce drugiej połowy też sporo sytuacji. Co mogło się skończyć choćby jedną bramką? No jakieś przebudzenie, jakiś pozytyw, który w drugiej połowie był. No ale myślę, że musimy jeszcze do tego dołożyć skuteczność, bo widział pan sam, mieliśmy parę sytuacji, no, których nie wykorzystaliśmy, a to są sytuacje, których trzeba wykorzystywać, jeśli nawet już w tej lidze, tak? Bo to teraz, no, bądź co bądź, wszystko się zmienia, idzie do przodu i trzeba tak samo iść do przodu. No właśnie, niedawno wygrana z Trzcianą, teraz zwycięstwo z KS Baranówka. Powoli zbliżacie się do upragnionego awansu, do A-klasy. No co mogę powiedzieć, no musimy to zrobić, musimy awansować. Ostatni mecz w Trzcianie był bardzo ważny. Udało nam się wygrać 2-1, choć no zaznaczę, przegrywaliśmy 1-0. Ale jakoś duch walki wziął górę i wygraliśmy 2-1. I z tego się bardzo cieszymy. No czekamy jeszcze, wiadomo, na bezpośredni mecz naszych rywali, czyli LKS Mrowlanka z LKS-em Trzciana, tak? O drugie miejsce. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. No my tylko obserwujemy i możemy tylko od siebie dawać jak najwięcej i wygrywać kolejne mecze. Może specjalnie przełożyli mecz na środę, żeby zobaczyć wasz dzisiejszy mecz? No wie pan, no możliwe, ale to myślę, że bardziej, nie ukrywajmy, gramy w B-klasie i sytuacje losowe takie jak sezon komunijny. U nas tak samo, dzisiaj nie było połowy składu, połowę składu w rozjazdach z rodziną na... No i też nie ukrywajmy, wczoraj były rzeszowskie juwenalia, też tutaj chłopaki nie wszyscy byli w 100% sprawni, tak? Ale udało się, no i co, walczymy, czekamy na mecze i... Trudny przeciwnik Gresowie mamy też na weekendzie gramy, na tygodniu przepraszam, a widać po wynikach... Chodź tu bliżej do nas, bo uciekniesz z kamery. A właśnie. A widać po wynikach, no, że Gresowia wzięła się za robotę, tam młode chłopaki biegają. No, niech się rozwijają, bo to jest przyszłość. Mhm. My to już możemy dla rekreacji sobie pograć w niedzielę. Nie no, piękny macie obiekt, więc myślę, że w wyższej lidze też śmiało byście pograli, zwłaszcza, że historia waszego klubu już i klasę okręgową zna, więc myślę, że A-klasa to takie minimum tutaj dla społeczności lokalnej. Jeszcze wrócę troszeczkę do meczu. No, KS Baranówka to jest taka drużyna, która lubi grać ofensywnie, a wy za to bardzo mało tracicie goli. Z czego to wynika? Macie bardzo dobrą defensywę, że tak niewiele bramek tracicie, zwłaszcza u siebie. No w tej lidze nie ma bardzo dobrych defensyw, ale się staramy, tak? No jakieś przesuwamy, uczymy się przesuwać, bo to jest bardzo ważne. Jak czasami no, dużo można nadrobić właśnie jakimś dobrym, lepszym ustawieniem i nie trzeba wtedy tyle biegać i głupio jakoś się ścigać z przeciwnikiem, więc może zagraliśmy troszkę mądrzej, ale no tak jak muszę wrócić do tej drugiej połowy, bo nie daje mi spokoju, no była fatalna. Musimy to też zwracać uwagę na takie rzeczy.
jak to zawodnicy mówią, wyciągnięcie wnioski, tak. Trener skoryguje ustawienie i będzie dobrze. Będziemy rozmawiać na treningach. Okej. Okay. Przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Paweł Żmuda. Ja Państwa zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jak widzicie, odwiedzamy stadiony i z klasy okręgowej, i A-klasy, i też i B-klasa, bo jak to mówię, nie ma dużej piłki bez małej piłki. Adam Onyszczuk, do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam. Dzięki za wywiad.